A jesteś taką osobą, która gdy serce się jeszcze skleja i głowa jest czasami gdzie indziej, to rzuca się w ten wir pracy? Nie, ponieważ ja już to wszystko przetrawiłam. Zamknęłam ten temat bardzo dawno temu. Jakby... Że wtedy rzuciłaś się w ten wir pracy, pytam tak czysto, wiesz, teoretycznie, bo różne są osobowości. Nie umiem się rzucić w wir pracy, to jest dla mnie wtedy naprawdę jakaś tam osobista tragedia i tak naprawdę, jeżeli mam pracę, no to oczywiście robię ją i to się też tam złożyło na kontynuację filmu, bo rozstaliśmy się w tamtym roku, więc mnóstwo miałam pracy, którą musiałam odpowiedzialnie wykonać, ale gdyby to ode mnie zależało, no to nie wiem, z tym wszystkim, co działo się w mojej głowie i w moim sercu, akurat bym była świetnym pracownikiem na dany moment. Ale dzięki temu, że postanowiłam to jakoś zachować dla siebie i przetrawić to sama z sobą i po fakcie dopiero poinformować, naprawdę po grubym fakcie, no to już mnie to tak nie boli, już jestem w ogóle na innym etapie.